Dobrze jest? Marcela jest sensualną modelką. Lubi swoje ciało i chętnie pokazuje je światu. Marciatik! Kim ona jest? Bo znowu nie usłyszałem. Marcela jest sensualną modelką. Sensualną? Co to znaczy? Jestem singielką od prawie półtorej roku. Uciekam sprzed ołtarza, więc czekam na prawdziwą miłość i może znajdę ją. Nie, sensualną on powiedział. Z takimi atutami? Powiększyłam sobie biust, jestem z tego dumna. Marzy mi się jeszcze większy, ale chyba tego nie zrobię. Nie warto, bo ciało ma doskonałe. Tylko ci faceci, jacyś tacy trefni. Zdarzyło mi się być osobą zdradzoną, po prostu weszłam do domu, a on tam był. Dziadek, bo ty jesteś Żydem, a ja poznałem niedawno fajną dziewczynę, też Żydówkę, spoko się nam gadało, więc poprosiłem o numer, a ona wtedy podwinęła. Nie no, opanuj się. Swoją partnerką, długo cierpiałam po tym. I myślę, że do końca się nie wyleczyłam. On teraz jest sam, nie może nikogo znaleźć, utył, wygląda strasznie, a ja... Zemsta jest słodka. Ty powiększyłaś cycę. Teraz nie grzałuję, ale już za późno. Przestań odczerniać ludzi. Spotka się z trzema mężczyznami. Cześć! Hej! Hej. Umoleńka! Ale tylko jeden z nich jest singlem. Twój stary patrzy się przez dziurkę od klucza, co robisz. Uch, nikt jest w związkach. Co my teraz zrobimy, Kamil? Ale udawać będą kawalerów do wzięcia. Chcesz ją tak zabawiać, to bez niego. Co to w dupę, ty? Ej, ale spójrz, dobra. Cicho. Patrzysz? Spójrz. Pamiętasz film Rocky? On miał takiego trenera. Serio, mina jeden do jednego. Ten trener Rockiego Balboa. Taki był dziadek mały, takie miny robił. Serio ci mówię, no ten dziadek. I też uczył uderzać. Z nich mówi prawdę. Z ukrycia, poczynania panów, bacznie. Nie Roki Maciaszek, powaga. Wszystko mu pozwoliłam, może wszystko, może ją dotykać, ale... Ona ma tu... Spójrz, co to jest? Tatuaż, jakieś napisy chyba, ta? Pokażą po to? Taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Wiersz? Stawką jest jaki? Nagroda, czyli 3000 zł. Jeśli Marcela odgadnie, który z uczestników gry jest singlem, instrukcja obsługi. Jeśli... To te całe gry małżeńskie? Nie? Całą obejrzałbym ten odcinek. Udało się nabrać singielkę. Kamil jest trenerem personalnym. Gdzie on stanął? A po godzinach prześladuje kierowców, którzy źle parkują. Następnym razem tak nie staniesz. Cześć, mam na imię Kamil, mam 26 lat i jestem strażnikiem Teksasu od tego parkingu, a to jest moja żona. Michał to człowiek o dwóch twarzach. Po godzinach lubi się bić, a w ciągu nie jest pisz, tak. Spokojnym księgowym. Cześć, mam na imię Michał, mam 33 to nie lata. Jest on. Przyjechałem z Łodzi, zajmuję się księgowością. Moją pasją jest boks, a to jest moja lepsza połowa Małgosia. Ariel pracuje w ochronie. O kurde, technożul. Co jest? A ściślej, kabaret. Co on robi? Ariel, jestem karateką. Ariel. Ariel, karateka. Ale nie, no oni już trolują. Oni już tak trolują w tych odcinkach. Karate. Cześć, jestem Ariel. Jestem karateką, interesuję się polityką, będę startował na prezydenta, jestem singlem. Karateką, interesuję się No nie wiem, wierzysz mu? Spójrz. Polityką, będę startował na prezydenta, jestem singlem. Do wzięcia. Ściąga. Kamil jest ojcem i mężem. Spróbuję uwieść singielkę na oczach żony. Ma twój głos? Poczuła się o mnie w końcu zazdrosna. Musisz się dobrze postarać. Czuję, jakby tobie w ogóle na mnie nie zależało. Dlaczego? Jak oho, jest problemy. To musi być zazdrość. Powaga. Się z nią i czy przytulała ty nie wiesz, jest zazdrosna? Nie. Dlaczego? No taki mam już charakter. A więc Kamil, korzystaj. Przypomnij sobie, jak to onegdaj bywało. A masz przygotowaną dobrą ściemę? To jest wszystko nieprawda, co teraz mówimy, ale tu mieszkanie jest po babci. Tam to są... nie jest Persil, tylko Ariel. A, bo racja, Ariel to... racja. Babcia oczywiście żyje. Rzeczywiście. Miała zawał. To ja jestem wizir. Moja siostra młodsza przyjeżdża, kiedy, bo studiuje.
Gadany to ty masz. A czym ją ugościsz? Na początku mi banana. Później zdajmy strój. Na pewno zaskoczę ją. Jestem otwarty. Ale nie wiadomo, czy moja żona jest otwarta. Ja jestem bardzo otwarta. Oprócz seksu. A tak to może przejść wszystko. Zielone światło jest. Ale dobrze przejrzyjcie wszystkie kąty, bo singielka jest wyjątkowo wścibska. Dzięki, taki gość. Nie, dziękuję. Twoja halka? Strój. Mój, na nasze wieczory. A co z łóżeczkiem? Niestety rzuca się w oczy. Dobra, wynosimy je. Ty, tu, co to za obrazek święty? Nasze wieczory. A co z łóżeczkiem? Niestety tu? Rzuca się... Co to oznacza? W oczy. Dobra, wynosimy je. Kurde, nie da rady. Musimy to rozebrać. Za chwilę ona będzie. Komunia? Mało czasu, już nie to ile lat ma to dziecko? To pionowo. Ona zaraz tu wpadnie, tak to przekręcimy. 6. I wyjdziemy. Nie tak, co ty robisz? Rwie się to wszystko, bo nie tak farty. Pionowo musisz postawić. Ty jesteś farcet? Jak ty się masz podobać w iskierce? O, jeszcze tam to musi dał. Dziecko będzie spać. Tylko nie rozwalaj gdzie indziej. Do pokoju wynieś to. Sukienka ślubna twoja. No i jeszcze grubsza byłam, bo chciałam. Na komunii takie rozdawali, czyli chłopiec komunistą. Aha, okej. To są twoje pudełeczka. Kurde, ile towaru noszą. Łazienka. Jeszcze tutaj jest tyle rzeczy, ja cię kręcę. Tak, mój małego. Masz to. Miski. A gdzie to dziecko jest? Szczoteczka moja gdzieś tu była. Szczoteczki do zębów twoje są. Weź jeszcze tego spakuj, moją drugą. A ta gąbka, no różowa. Jak w pracy. Ale będzie podejrzana. Z różowym. O, są, patrz, moje ten, odżywka. Ale co? Nie no, wypiszecie takie bzdety, no nie można. To czas pomyśleć o obiedzie. Czym ją zaskoczycie? Pierścyki. Ale to się chyba jeszcze rusza. Będzie smaczne, no. Zjadłbyś? Zawiążesz to, mi oczy to usmażymy ich. O kurczę, zapomniałam jeszcze o podgrzewaczu. Co? O, małego kaciuszka jest. O, małego miseczka. Dobra, jest okej, okay. Wychodzimy to. Jest okej, okay, możemy to. Ruchy, żona niech się już chowa z całym dobytkiem, bo singielka nadchodzi. Gry małżeńskie oglądam. A co zrobię z obrączką? Martyna! O, mały włos. Oby śladu nie było. No, gorąca ta singielka i ma czym oddychać. Ale Kamil też ma ten atut. Będzie gorylem. No lektor, lektor. Może go trochę powodzę, zobaczymy co będzie. Mam świadomość swoich atutów i mam zamiar ich dzisiaj użyć. Silny, napalony goryl z wiązanką bananów. Co ty się... Wejście smoka, czyli goryla. Czyli Grzegorza. Singielkę chyba zamurowało. Tego się nie spodziewała. Cześć. O Jezu, hej. Goryl Kamil. Ale to u ciebie ciepło. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Myślisz, że lubię banany? Myślę, że tak. No co? Goryl dał ci banany. Jak to goryl? Czego się spodziewałaś? Jezu, co tu się dzieje? A co jak go zastrzelę, jak haram? Ja liczyłam na jakiegoś fajnego singla. Nie, to tak nie A będzie. Goryl nie może być przystojnym singlem? Powiem ci, że ciężko mi zaimponować, ale dałeś radę. Przestraszyłaś się po jego przebraniu. Mogę się rozebrać, kurtkę? Tak, oczywiście. Odważnie ubrana, ale jemu się nie podoba. Real goryl? Na pewno. Zdejmiesz w końcu to? Czemu mu się nie podoba? Czy on, czy się... Tak lepiej. Dziękuję. Jest trochę zestresowany, widzę. A sam mieszkasz z kimś? Sam mieszkam, na weekendy przyjeżdża tylko moja siostra, bo studiuje. Aha, a gdzie studiuje? Na kosmetologii. A ile ma lat? Ale jakiego gnieciucha w dupę. Zawiesił się słabo. A czy to ważne? Bawisz się w takie właśnie, jesteśmy na randce. Już nie. Martyna. A ty co robisz w życiu? No ogólnie to jestem trenerem personalnym. Ale go sprawdzę. Że się rozbiorę. Dawaj. Chętnie popatrzcie. Ma atuty? No. Dlaczego on się przebrał za random bluza? O, widać, że trenujesz. Picie piwa. Nie, no jest okej. Na wszystko mu pozwoliłam. Może to taki trener personalny typu WF-ista w szkole, nie? Że gdyby nie kontuzja w 70 którymś, no by miał formę, nie? No, zbudowany. Ale czy do wzięcia? Nie mam żony, nie mam dzieci. Okej. Okay. Ale jest głupia. Sprawdzę na lewej ręce, czy nosi obrączkę. Może i lepiej, bo ślad po obrączce by jeszcze odkryła. Kamil, lepiej o uciekaj. O weekendowym kursie jest?
Śladów kobiety już? Tutaj ewidentnie brak. Jest strasznie tempa. Masakra. A, co wygląda? Nie, w ogóle. Zero. Czemu nie tempa? Co oni? Marcela, jak nie... co? Wygląda? Nie, w ogóle. Zero. Jak prostytutka. Marcela, nie daj się. Prostytutka? Szpelaj, szukaj, może go. Zgadzasz odkryjesz. Się, widzą, czy on głupoty gada? Tutaj mamy ewidentnie męskie rzeczy. Grzebie. Ale widzę coś w moim ulubionym. Jego żona to szre. Nie no. W ulubionym różu. No i? No ale też opanuj jest się. Okej. Okay. Ale TV? Ej, to jest chyba. To nie jest ten płaski telewizor. Moja babcia kiedyś taki miała. To jest taki, jak były stare telewizory i potem były plazmy, to pomiędzy była era takich. Czyli takich dziwaków. Ewidentnie męskie rzeczy. Grzebie. Ale widzę te coś pierwsze, w ulubionym różu. Takie no, dziwne. No ale też jest to męski sweter, okej. Okay. Nic nie znajdzie, no dobrze, to jest mieszkanie. O! No takie kolejny pierwsze. Gadżet. Różowy. Jest, jest, mamy cię. Tym razem nie męski. Taka w sklepie była, gdzieś pierwszą lepszą. Różowa szklanka. Typowo kobiecy gadżet. Jaka różowa szklanka, jak jest w tupę przez tego? Różowa szklanka. Czy ona nie ma kolorów, dupa? Typowo kobiecy gadżet. Czy ma? Możesz ją dotknąć, ale tak złapać za dupę, za rękę, przytulić. No tak, zbajerować, żeby zabawić. Aha, rozumiesz to, że ty wziął udział w programie, bo żona nie jest zazdrosna i chciał zazdrość wywołać, a żona w programie mówi, żeby za dupę ją łapał, jakąś typiarę. Nie, będzie rozwód w skrócie. Będzie rozwód. Chory pewnie od babci. Zapytać się jej, czy ty się jej podobasz. Zobaczymy, co Kamil na to powie. Pewnie, że siostry. No, chyba nie babci, ani tym bardziej żony. Kamil, kombinuj. Widać jej buzi. Masz sakatę, co ty mówisz? No, musiał na szybko coś wymyśleć. Zasłabłeś? Tak. Co tak długo? A, kolega. Kolega? Pytań, a, kolega. Słuchaj, a... No, strasznie słabo mu chyba idzie, nie? No takie tutaj. Szklaneczka? Takie typowo damskie. Już lepsze wziąłem ze sklepu, po prostu. Tak ci męska intuicja podpowiedziała, że różowy jest. Dużo rzeczy mam różowych. Jakie na przykład? Bluzy. Ale on się stresuje przy niej. Pokaż te bluzy. Za dużo już. Tych pytań. Zrób coś. Może ją obsyp prezentami. Wtedy kupi każdy kit. To tani, ale dobry chwyt. Macie mały prezent? Lektor. Dobre, ci zrobiłam koleżanko. Co ten lektor pierwszy? Lubię różowy? Żona lubi. No kobiety zawsze lubią różowy, tak? Nie zawsze. Chodź, zobaczymy, jak wygląda w lustrze. Tak jest. Chodź, zobaczymy w ogóle, czy to się pasujemy w tym lustrze. Nie ma żadnej gumki? Nie. Trzeba to związać? O, jest okej. Okay. Zobacz, idealnie się pasujemy. Ale ładniej w tej czapce. Żona się spisała. Prezent ona ma głos jak Chappy Cherry? Ty, może to jest ona. Bo tam był jakiś leak, że Chappy Cherry ma z 40 lat czy coś takiego. Chociaż nie, ona chyba nie ma 40. Kurde, nie wiem. W sensie ona, Chappy Cherry to nie wiem. Podobał. To może czas na zapłatę. Zapraszam. Jezu, jak ja się tu mam kąpać? Dobra, rozbieraj się. Kto ma 14? No i teraz mnie jeszcze oblejesz. Nie. Co oni robią? Jest niedostępna strasznie. Nie, no to Andrzej się rozebrać, razem mieć uwalić. A czemu mnie tutaj dotykasz? Powiem ci, że ty jesteś strasznym dominantem. Będą świerszcze smażyć. O Jezu, już się boję. Na pewno ci posmakuje, nie ma się co tu w dupę chodzi, ty? Żadnego robaka. Kamil się rozkręca. Smakuje, nie ma się czego bać. Nie zjadłabym. Ty, czemu? Tego robaka. Spójrz te... Dziwno. Kamil się rozkręca i przejął kontrolę. Marcela zaczyna jeść mu z ręki. Co ty tam palisz? To zemsta żony. Ej, Kamilkowi robak... Jo pierdziele, on w pieprzu tych świerszy żywe na patelkę je pali? Kamil się rozkręca i przejął kontrolę. Marcela zaczyna jeść. Ej, czemu on tak robi? One żyją. Mu z ręki. Co ty tam palisz? To zemsta żony. Kamilkowi robaki też nie są w smak. Ale na czym on je smaży? Na wodzie? Się nie o Jezu, smoruj o tak. Skończyłeś to. Ale spróbuj, spróbuj, bardzo dobra. Daj. Dasz mi.
do jedzenia robaka. Jeszcze chcesz? Ej, ona wie? Dobra. Zajebiste. Smakują jej. Kamil. A jemu? Bądź facetem. Ale zjadłbyś to, widzu? Ale to on się nie szyka, to nie wiem. Zabierz jej ten talerz, nie daj się. Powiem ci szczerze, że jeszcze raz bym spróbowała. Marcela, pokaż rogi. Ciekawe, w sumie jaki to ma smak, ty, że jej to tak smakuje? Ty, jaki to ma smak? Jak ktoś to z was? Czy to ma Gacia? Mówię, że jesteś trenerem personalnym. Jestem. To napieprzaj. Ale ja trenuję ludzi, a nie... A nie siebie? Siebie. Ja mam do ciebie za trening. Nie nudzę na tym. Ja, słuchaj, ja taką piłkę tak, miałam kiedyś. Ja ci pomogę, spokojnie. Na śliskiej powierzchni. Jak kurczak? Za prebutami. Tak? To dobrze. Takie duże, to się cyckami zaprzy. No i na obcasach ja mam skakać na tym. Ale mogę być twoim pieskiem jak chcesz. O. Tylko nie za mocno, żeby się nie za chwilę. Ale piesek musi mocno. Dobrze. Gra. To do pokoju on. Kamil dobry jest. Prawdziwy dominator. Nie wiem, o co tu chodzi. To jest jakiś popieprzony odcinek. Storm dał na Goliborgę 20 zł. Siema dziadek, dzięki za wiele miesięcy wspólnego śmiechu. Okej, mniej niż 3. Dzięki Storm, ok. Dzięki wielkie. Miło mi. Marceli chyba wpadł w oko. Lubi takich osiem. Nagrywasz na it. Co to znaczy? No stwierdziłeś fakt, tak? No to się nie mylisz. W sensie nie nagrywam, to są szoty. Ja lubię mocnych facetów, ale on nie jest mocny, on jest niewyżyty. Niewyżyty? Chciałabyś. Może lepiej przejrzyj kąty i poszukaj śladów żony. Muszę coś sprawdzić jeszcze, jedną bardzo ważną rzecz. O, świetny pomysł. Włosy pewnie. Dla mnie gwarantem, że mieszka tutaj kobieta, byłyby włosy długie w odpływie od prysznica. Mam to złapać. No ale nie sprawdzę tego niestety tutaj pod tym prysznicem. No dlaczego? A było tak blisko. Szczoteczka oczywiście jedna. Jedna sztuka przygotowana. Nie wiedziałem, że odczytasz jaja mi spuchły. Aha. To następnym razem, żebym odczytał, wyślij ze z tych. Liket. Kamil jest super, naprawdę jest bardzo przystojny, bardzo fajny. Myślę, że może się podobać kobietom innym również. No i po niej połknęła haczyk. Ty, ale czekaj, co? Pierwszy raz grzebie komuś w kieszeniach. Czyli ona nie, myśli, że on jest singlem? Idź do niej, idź. Idź ją czekaj, będzie. To chyba nie będzie trudne, bo Kamil jest dobry w te klocki. No dziwna ta coś. Ja się patrzę, tak bardzo mi się podoba, że mam motylki w brzuchu. Co ja co, jakbym słyszała jakiś taki tekst z piosenki Disco Polo. Pewnie, że tak, może chcę zatańczyć, co? Myślę, że mu uwierzyła. Teraz to na pewno ta bliskość. I chyba są motyle w brzuchu, tylko nie w jego, a w jej. Połknęła haczyk na 100%. Dziękuję ci serdecznie. A, proszę bardzo, banana ci zapakuję na drogę od twojego goryla. Ma gest i wałówka na drogę, i czapeczka, przekupstwo po prostu. Jak po tym, po obuzersku? Nie no, chyba... Po tym mi metka wizi. Haczyk połknęłaś. Pieniędzy nie dostaniesz. To się okaże. Nic z tego nie rozumiem jak na razie. Super, super się bawiłam. Dziwne to jest. I do zobaczenia. Ciao. Kamil się spisał, ale tak szczerze, wpadła ci singielka w oko? Nie jest w moim typie, wydaje mi się, że jest taką pustą, sztuczną, zrobioną lalą. Mieszkanie wygląda mi na trochę wyczyszczone, jakby na specjalnie na mój przyjazd, więc muszę się z tym przespać i zastanowić, co z tym. Siema, robię. Siema, witam widzu. No bo nie robiłeś nic takiego, nie pocałowałeś się z nią. Wiem, że mnie wybierze, bo jestem tego pewny. Nie chciałbyś mieć takiej żony jak ona? No nie, bo sztuczne wszystko. A ja też sobie zrobię takie sztuczne. Nie, nie zrobić sobie. Nie zrobię. Będzie rozwód. Trudno. Tak. Kamil oczarował Marcelę i ma szansę na zwycięstwo, ale do gry wkracza kolejny mocny zawodnik, Michał. Przed randką przychodzi sparing z narzeczoną na rozładowanie emocji. I trener. No dobrze, jak chcesz ją tak zabawiać, to beznadziejnie ci powiem. Poznaliśmy się dość nietypowo. Misiek poszedł na mszę. Bitka. I ja też poszłam na mszę. Kurde, co ty żonie robisz na wizji? W sensie poza też tak nie rób. W sensie ani w ogóle. Dość nietypowo. Misiek poszedł na mszę i ja też poszłam na mszę. I miałam takie wysokie buty. I żeby się nie pośliznąć, biegłam bardzo szybko. I Michał myślał, że ja biegnę do niego. I on się wtedy zakochał we mnie. Tak mi później powiedział. Że tak powiem, dar od Boga. Miłość od pierwszego wejrzenia. Ale co? Pierwsza miłość?
Czy miałem dużo kobiet w swoim życiu? Trochę było. A płaciłeś im, czy to były takie darowe? Ile tych darów? To zna się na rzeczy. Uwodzić potrafi i koloryzować pewnie też. Z tym komeniem to jest ciężko. Trzeba po prostu wierzyć w to, co się mówi. Mhm. Tak. Ja wierzę, że jestem dzisiaj singlem. Dzisiaj jesteś, masz przyzwolenie, dzisiaj możesz wszystko. Okej. Okay. Dobra. Niezwykle tolerancyjna kobieta. Możesz nawet ją wziąć na kolanka, w ten sposób. A w inny? Sobie... Ona na wizji udaje, że trenują boks, a on poza wizją tylko się nie powstrzymuje? Pozwoli. Czekaj, okay. No, czy ty sugerujesz, że on ją... Może jej pić, może jej dawać sushi do buzi. Dobrze. Może jej komplementy prawić. Partnerka kreatywna, a więc za ciosem. Co z mieszkaniem? Jak mnie zapytała, skąd to mieszkanie, to ja bym się wytłumaczył. Ej! Żyd na ścianie. Miałem takiego kiedyś. Tylko po co się go daje na ścianę, to nie wiem. Powiedz, że jest to jedno z wielu mieszkań, jakie posiadasz. Zazwyczaj na najem, taki krótkoterminowy. Wszystko jasne. Ej, Polacy nie lubią w sensie Rzymian, nie? Niby. A każdy w domu ma Rzymianina na ścianie. Czemu? Nie ogarniam tego. Ale jeszcze bieliznę damską przydałoby się ukryć. No nie, no matki to nie wiem. No raczej. Ale gdzieś muszą czyli być... lubią. Stanik, to chyba też. Ja to mi kupiłeś na gwiazdkę. Każdy ma mytło. No, pamiętasz. Ja pierdzielę, o czym ty piszesz? Się puki w łeb. A co z kapelusikiem? Ci zostawimy, nie? Co jest? No dobrze. My się weźmiemy to zdjęcie, no bo ono jest jednoznaczne. Szczęście przynosi żyt na ścianie? Jeśli kobiece, ty nie masz pomponika. Czy się obraz? A w tą grę, Nisiu, to może wy sobie zagracie, bo ona jest strasznie fajna. A co z różowymi ręcznikami? Jest tu ich cała masa. Takie kobiece trochę, co? Te ręczniki. Ja wiem, chodzę w nich na siłownię, na boksing. Koledzy nie krytykują. Nie, chowamy. Dobra. Jakoś się wybronię z tego. Na pewno? Ale skoro tak mówisz... A łazienka? No, chyba warto do niej zajrzeć. Bo tu trochę tych rzeczy jest. Lukaszu, no obydwa najlepiej. Zakryć grzyba Rzymianinem. Płatki pod oczy. Czy chcesz, żebym ci zostawiła? Wiesz co, suszarka to by mi się raczej nie przydała, nie? O nie, dokładnie. Nie wystarczy ręcznik. Nie. A używasz odżywki do włosów? Tak, ale niestety, jak widzisz, to nie działa. Zostawię. To mamy. No, ale co ty piszesz? I został na swoim miejscu, a wszystkie kobiece rzeczy wraz z ich właścicielką trafiają do sypialni. Witam, witam. Zapomnij o mnie. Zapomnę. Jesteś singlem. Jestem singlem. Michał został sam na placu boju. Ty co, jeżeli serio o niej zapomni, się rozstaną po odcinku przez to gadanie? Bad ending chyba, nie? Na romantyka. A jaką strategię ma Marcela? Nałożyłam odpowiedni strój, żeby go trochę zdekoncentrować, bo chcę przejrzeć dzisiejszego kandydata na wylot. Kandydat postara się zrobić dobre wrażenie, ale czy uda mu się ciekawy strój, ciekawy. Silnego goryla? Cześć. Ej, ona ma teraz skin jak ta postać z Lies of P, co piorunowa była. Taka pani. Fluszed. Pozwolę, że położę różę. Tak, proszę cię bardzo, nie chcę, żebym zwiędła. Jasne. Mogę cię od... Sienki Żyma za 36 lat, witam. Dziękuję bardzo. Ja cię rozbiorę. Ojejku, ślicznie wyglądasz. Proszę bardzo. Dobra ocenka stroju od widza. Łuskę wyzywająco, jaki pierwszy spojrzał. Kolory takie moje, trochę różu, trochę szarości. Ktoś tu chyba dba. Dobra, szybko zwracajmy uwagę na jego oczy, gdzie patrzy. Test. Proszę bardzo. Dobra, już chyba przegrał, ale ma okulary, to ciężko stwierdzić. Łuskę jaki pierwszy spojrzał. Kolory takie moje, trochę patrz. Różu, trochę szarości. Ktoś tu chyba dba o te mieszkanie. Dobra, było spojrzenie znowu. Dobra. Falstart. Dzięki, hater za 7 lat. Ale dobra, ale to... Na ułamek sekundy spojrzał, to się nie liczy, bo mógł jakby...
przelecieć wzrokiem przypadkowo, tak? Czy dba, wiesz co, to mieszkanie jest takie na najem terminowy. Brawo, zapamiętał, wzorowy student. Ale to jest twoje mieszkanie, tak. Mieszkasz tutaj? Okej, okay, sam. Tak. Czy ona specjalnie... czy ona pozuje, czy mi się wydaje? No co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co to jest apel w szkole, że ona tak stoi? Co się dzieje? Tak, na pewno? A czemu się uśmiechasz? Bo ty się uśmiechasz. Dobra odpowiedź. Powiem szczerze, że sama nie mogę od cysków oderwać wzroku. Ładne są. A Marcela skupia wzrok na męskich zabawkach. Ten testosteron. To twoje? Tak. Boksujesz? Tak. Pokażesz mi? No pewnie, że ci pokażę. No Michał, myślę, ma okazję zobaczyć, że są też inne dziewczyny na świecie, nie tylko ja. Marcela jest inna. Jej seksowny nie wiedział. Strój. Z chaty go nie wypuszcza żona. Będzie iskrzyć między nimi. Masz co? Jakiegoś wroga, którego chciałabyś tak zdzielić? O, to jest twarz twojego byłego faceta, dobra? Jak ma na imię? Ale on już swoje dostał. Jak ma na imię? Nie jest lekko. Michał, skup się na grze. O, teraz to... Poczułeś? Tak. Głowę byś urwała. Naprawdę? No serio. Na wiewiórki chyba. Tej cytki jemu nie pomagają. Takie ich zadanie. Mają rozpraszać. Ale pora na kolejny punkt programu, czyli sushi. Żonka widzę. Nie umie jeść pałeczkę. A skąd wiesz? Może jednak umie? I Amku. No dobrze zrobił chyba, czy nie? Myślałam, że mi dasz. Ty. Daj, teraz ja spróbuję. Mm-hmm. Jak mam jeść? No. No kiedy patrzył niby? To taka jej rola. I na pewno jej się udało. Kolejnemu jest ręki. I chyba jest chemia. No one spięte nadal. A jak u ciebie... Sprawy prywatne. Co ona ma tu? Sprawy prywatne? O co pytasz? No kiedy byłeś w związku i czego szukasz na przykład u kobiety? Mm-hmm. Ostatni raz w związku byłem 3 lata temu. Okej, okay, to dosyć długo. Jestem chyba zwodziony. Czemu zgłosiłeś się? Love ma napis? Love? Spotkania? Szukam kobiety, owszem. Chcę okay. Już założyć rodzinę i mieć dzieci. Każdy mężczyzna myślę, jakby kobietę z cyckami agresywnie wymalowaną. Czułby się tak niekoniecznie komfortowo. Muszę cię na chwilkę przeprosić. Miałbyś tak widzą, gdybyś idziesz do szkoły, nie? 7 rano, zerówka i nauczycielka tak wygląda. Czułbyś się niekomfortowo? Zwykłe jakby pytanie. Pewnie możliwa bardzo sytuacja, taka codzienna raczej. Poczekam na ciebie, tak? Postaram się być grzeczna, ale nie obiecuję. Okej. Okay. Trochę się rozejrzę. Oj, chyba wymiękł. Za komfortowo. I dał dyla do narzeczonej. Czyżby trema zjadła Michała? Żyleto, podoba ci się strasznie, ale wiesz co, widzę, że... Pierwszy typ, który tak mówi do żonki, co jest? Kupić na patrzeniu w oczy. Dlaczego? Ze względu na to, co ma na dole. Ale dziwisz mi się. Uważam, że jestem ściemniona. Niestety Marcela nie kupiła historii Michała. Mało komplementów jej prawie, trochę więcej. Mogę pojerować. Tu ktoś albo w tym trzymał. Kisiel albo płyn do prania. Kobieta? Nie jest dobrze. Haha, tylko kobiety biorą, okej. Okay. Jesteś tą rasist... Nie, jak to się mówi? Nieważne. Różowy ręcznik, proszę państwa. Mamy? Te różowe ręczniki trzeba było schować. Sząkada już się z tego wybroni. A seksista? O, tu jest ciekawa rzecz. Ciekawa? Gra dla zakochanych. Komplementy. Piersi. I po co one? Taczy. I kiss. I kiss, okej. Polecenia wydane. Czego się nie robi dla narzeczonej? I co tak długo, słuchaj? Musiałem się naradzić. Z dziewczyną? Nie. A z kim? Z kolegą. Z kolegą, jak kolega ma na imię? Robert. A ile ma lat? 23. Jak się poznaliście? 23? Cześć, to ciekawe w sumie, jak się poznaje. Ile on ma lat? 40, nie? Cześć, co jest? Przez też takiego Roberta z Trójmiasta. Z Trójmiasta. Strasznie drążysz temat. A jest... On nie ma 24 lata. Co ty pieprzysz? To ile ja mam? Nie no, popieprzyło was. Proszę. Do końca nie wiem, czy tym się zajmujesz. Sorry, ale muszę witam cię biseksu, witam. Bo boję się, że mnie ściemniasz. Nie bój się. Piękny, różowy ręczniczek. Po prostu stresującą pracę. To czym on się zajmuje? Że tak go przełożył, w sensie ten, że tak na niego wpłynęła ta praca.
Ja uwielbiam różowy kolor i ja wiem, też. Jak kobiety go uwielbiają. Mhm. Tak ci mówiłem, jestem księgowy. Mhm. Moja mama to wszystko pogarnia. Ale co okay, ty piszesz na RIT? Różowe ręczniki będą powodem zaczepki. On jest ja prostytutem? Ja się nie znalazłam. Dobra, dziękuję. Super spotkanie. Jesteś znudzony, ja nie, absolutnie. Co się dzieje? Tak, ty już się nie możesz zaczekać. Słuchaj, co się dzieje, bo chwilę się na ChatGapie, ono się już żegna? Uwielbiają. Mhm. Tak ci mówiłem, jest to mieszkanie na najem terminowy. Mhm. I moja mama to wszystko pogarniała. Okej. Okay. Mówiłam, że te różowe ręczniki będą powodem zaczepki. No, ja myślę, że ja tego singla dzisiaj nie znalazłam. Dobra, dziękuję. Super spotkanie. Jesteś znudzony, ja nie, absolutnie. Czaj, o co chodzi? Absolutnie. Tak. Ty już się nie możesz doczekać, ja stąd wyjdę. Marcela, absolutnie. Jesteś w krzyżowym ogniu pytań. Cały się po prostu zagotowałeś. Oskubana. Michał, zrób coś, bo zaraz będzie po grze. Sierp. Zrób coś takiego, żebym ja po prostu sierpowy. To zagrajmy w coś. Dobra. Uff. Niech drzwi na klucz zamknie, to nie wyjdzie. Faceci, jesteście naprawdę prostymi stworzeniami. No, otworzyłaś mnie od razu. Jak cię zobaczyłem, to po prostu czułem cały się, wiesz... Cześć. No. Myślę, że jesteś osobą, która nie przywykła do podobnych sytuacji i nie lubisz też ściemniać, a musisz to teraz robić, dlatego się trzęsiesz. Twoja karta. Co to jest? Ona sama wybiera kategorię. Seks. Seks, no, okej. Okay. W jakiej pozycji seksualnej wyglądam najpiękniej? To chciałbym, żebyś tak usiadła po prostu na mnie. Aha. Na wprost, okej? Okay? W tym momencie. A, teraz ci to przyszło do głowy? Tak. Okej, okay, dobra. Możemy zobaczyć, jakby to zadziałało? Nie. Znaczy, ja wiem, jakby to zadziałało, także... Spokojnie, darujmy sobie. Ale gościła, ja cię kręcę. O co chodzi? Dobra, dziewczyna, dobra. Oj, ciężko idzie. Jak to... Chyba o 7 i tyle. Niech idzie już do domu, bo chłop się zagotował. Tyle widzowie, no. Dead. Rudzie. To ja cię na sekundkę przeproszę, pójdę umyć rączki, okej? Okay? Może partnerka coś podpowie? Marcela przejęła kontrolę, a Dedek, Michał no. Zapomniał języka w gębie. Mój poziom intuicji spadł do zera. Nie wiem już, co mam robić. Marcela, idź do domu. Wdech i wydech. Skup się na faktach. I na spokojnie przejrzyj łazienkę. Okej, okay, różowo, ładnie, różowo-biały. Może mieć trójkąt, jak ona chce, ona nie będzie chciała, ja też nie chcę, ale generalnie... Cześć, żonka się odkleiła chyba. Może mieć trójkąt, jak ona chce, ona nie będzie chciała, ja też nie chcę, ale generalnie... Co? To kto o tym decyduje? W takim razie, w sensie, o co chodzi? On? Jedna szczoteczka. Uchu 6-6. Ej, serio się czuję jak uchu 6-6. Prawie niezużyta pasta do zębów, ale to oni czy mnie świat? Czy no i znowu róż? Ona cię tak... No to... Albo jak much. Nie, bo to nie jest ten typ. Daj jej więcej wina. Mam kolejny gadżet do kolekcji. Daj jej więcej wina. Dzięki Pascal Coenio Enamorado. Dobrze to przeczytałem? Dzięki. Mydełko. Zobaczymy, co Michał na to powie. Michał! Idę, kochana. O, kochana. Kochana? To tym razem nie działa. Seksowna detektyw drąży. I zobacz. I wszędzie. Witam. Widzę. Róż. Kuje, róż. I ciśnie. Cóż to za mydełeczka? A musiał tutaj zostawić chyba, wiesz? I nie daje się podpuścić. Ying-yang? Nie. Ying-yang. Ja ying-yang to mam na plecach. Tak? Mhm. Ja też mam coś w tym stylu. Nieźle wybrnął i zmienił temat. O, się zaczynają rozbierać, ale sprytnie. Jacie. Fajny? Super. Ten znaczek co oznacza? Miłość, przyjaźń i nadzieja, ale który to jest, to ci miłość, nie powiem. Miłość jest... No chyba miłość to chyba będzie ten pośrodku. Sensualny kurs chińskiego. Dobra, to teraz możesz zapiąć same. To po chińsku? Pokazać? Skąd on wie, lektor? Dobrze chodzi na siłownię. Pokaż. Czyli kobieta i mężczyzna. Czyli jak? I? Ink. Ink. Zdaje kobietą taką charyzmą, to nie wie, co ma robić. To chyba wszystko już jasne. Witam, Skolma, witam. Dziękuję, wybacz. Serdecznie. Ja tobie również. Cieszę się, że zostałaś. Bo był już taki... Bo japoński inaczej wygląda, ale może to być koreański, albo w tupę jakiś inny, nie wiem ile tych języków, ze znaczkami. Się, no. No.
bo ten. Także z dziewczyną sobie zjedzcie sushi. Szczerze. Tam jest napisane świnia, świnia, ryż i gówno. Czekaj, Amy, naprawdę, co ty dzisiaj piszesz? O czym ty w dupę piszesz? Na pewno uczciwie, lubi? Nie mam dziewczyny. Mhm. Nie wiem. Co się dzieje? Ani kobiety? Ani kobiety. Naprawdę? Odważnie. Kłamie po mistrzowsku. Może jeszcze wskazać na niego, że jest... Ona tak się zachowuje jak taka nauczycielka. Ciągle takim głosem mówi, tonem podniesionym. I jakieś dziwne teksty mówi ona. Ona jest nauczycielką, tak? Coś takiego. Oczywiście bardzo zależy. Bardzo mi było miło ciebie poznać. Do zobaczenia, mam nadzieję. Jakie emotki buch, nie znam. Dzięki. Nauczycielka WDZ-u? Pa, pa. Nauczy jak zakładać OF? Serca. I jak wrażenia? Będą wymówki i ciche dni? Nie, nie podoba mi się. Ej, co jest? Ej, co to jest? Ty w bloku? Te takie... Co oni w hotelu jakbyś mieszkają? Ty masz takie coś u siebie? Że schodzisz na parter i tamten? Na klatce takie coś? Ty w sumie fajne. Wejście... A, rzeczywiście, jak do akademika, no. No. To oni w akademiku może mieszkają. Nie zmiasz to. Miły klimat po prostu. No. Taka zrobiona decyzja. W ogóle takie spokojniejsze dziewczyny. Byłam przekonana, że ma. Tak kobietę. Myślisz, Quinta? No może. Coś mi tak no, fajne. Dało w duszy. Może to jakaś intuicja. Nie wiem, też nie do końca jestem w stanie stwierdzić, czy ją posiadam. Małgosia? Tak? Chodź, kochanie. Znam ciebie, wiem, ufam. Jakbyś chciał zdradzać, to byś zdradzał. Niekoniecznie tutaj, tak więc. A ty jak się czujesz? Co? Co? Co na to Żyd na ścianie? Bo cały czas patrzę. Dzięki. La Positiva Cartel dał na Goliborde 5 zł. Zagadka. Sinaloa Cartel Juan Pablo Guzman, zwany także El Chapo, poszedł... A, El Chapo. Kto jest jego zamiennikiem? Podpowiedź. Fame MMA. Nie wiem, Bisex? czekaj. Czekaj, poczekaj chwilę. Czej, El Chapo mi przed chwilą suba dał z Prima? To on już wyszedł? I ogląda live'a, ta? Może mnie chce do roboty wziąć na magazyn tego, czym on tam handluje, no nieważne. Marcela ma o czym myśleć, ale przed nią trzecie i zarazem ostatnie spotkanie. Z Arielem, z zakręconym singlem, któremu marzy się kariera... Ona mogła jakby używa modulatora głosu kosmity. Na taki podniesiony ton cały czas. Kto to? ...prezydenta kobiet z całego osiedla. Walentynki przez cały rok. Także każda niunia może znaleźć swojego misia. Daleko się... Ja pi... To może być ciężkie. Ja pierdzie. Twój stary wziął udział w programie i próbuje jaja se robić. Nie najlepiej. Singlem, któremu marzy się kariera prezydenta kobiet z całego osiedla. Walentynki... Ale oblech! Także każda niunia może znaleźć swojego misia. Dalekosiężne plany i marzenia są? Kurta. A z czego się utrzymujesz? Na dworcach pracuję. Jestem mistrzem karate. Pokażę je tam w ciebie. Technożul. Obrońca osłoni kobietę własnym ciałem, kiedy trzeba... Jak podobny do mnie? W jakim sensie? A. Jestem rycerzem, ale z reguły to jestem taki swojski chłop, tak jestem generalnie takim wieśniakiem. Wieśniak, który dla płci pięknej zrobi wszystko, przynajmniej tak twierdzi. Walczy o to, żeby każda kobieta miała prawo do śniadań do łóżka. I żeby 8 marca był cały rok. I seks będzie w takich wiejskich klimatach nasian. To wszystko bardzo dobrze działa na kobiety. Skoro działa, to dlaczego jest sam? Czyżby to była zwykła próba wyborcza? Jestem singlem dlatego, ponieważ jestem takim swojskim wieśniakiem. Lubię jeździć trochę traktorkiem, trochę ciągnikiem. Bije ode mnie go. No i z są w bloku mieszka, co on gada? Z tego powodu nigdy nie miał kobiety? Chyba, że to nie jego mieszkanie, bo tam teorie są, że oni im mieszkania pod odcinek dają. W sumie ciężko powiedzieć ostatecznie. W kilku związkach, nie? Teraz wolę wolne związki. Można często zmieniać kobiety i nikt mi nie kontroluje. Oprócz mamy. Co?
Szanowni Państwo, głosujcie na mnie. Mama na pewno za... Nie wiem, czy to jest troll, czy jakiś odlepus w dupę, ale no będzie ciężko. Głosuje, ale mąż sąsiadki chyba niekoniecznie. Proszę o Państwa głos. Nie wszystko na raz. Zacznij od Marceli i spróbuj ją przekonać do siebie. Najpierw ogarnij mieszkanie. Kumpel ci w tym pomoże. I co, i bez mamusi sobie poradziliśmy. On z mamą jest katera? A co na kolację? Kiełbasa wyborcza? Ty, no ale weź ole, pęto. Marzył coś, jakieś danie byś zrobił. Kurde, no, taką kiełbasę tylko. Taką kiełbasę damy jej surową. Damy jej po bureczku, bułeczka i tak jak PC ta ma? I przechodzimy do akcji. Od czego ma się przyjaciela? Żalno, ej no. Sprząta, trochę taki żalno. Przynajmniej próbuje. Kiełbasa, cebula całą. No. Co to w dupę jest? Czemu? Co to jest? Odpowiedz. Co to jest zadanie? Co to? Czemu ta patelka jest taka jakaś malutka w ogóle? Zobacz. Taka jakaś patelka jakby, to, nie wiem, dziwna. Nie zawsze mama gotowała. Do pani jesteś kolegą, miałeś do pokoju, wszystko przyrządzić i... Boże, człowiek. To na leścików to jest patelka? Tą kuchnią to ty kurde raczej nie wygrasz. Kiełbasa jest już chyba gotowa. O kurde, faktycznie. Nie wiem, czy czasem nie spaliłeś. Apetycznie to nie wygląda, ale w końcu to kawalerska kuchnia. Oj, 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 przepaliłeś, bratku. Dobra, to już... Bratku, przepaliłeś, bratku. Piękne, ale chyba gotowe. To warto jeszcze zajrzeć do łazienki. Co tu podejrzanego mamy? Podkoszulka? Tutaj nie będzie jakaś... To jest męska? Wygląda na damską mi. To my to bierzemy. Krem do twarzy, to jest chyba twojej byłej. Susi? To nie, to lepiej to schować. To też. To jest wszystko do twojej byłej. Chowamy. Po kim? Masz trzy szczoteczki. Dwie wyrzucamy. Jedną wystawiamy. Jest pasta, dobra. Dzięki. Cześć, jak to się w dupę czyta? Mouse, o, dzięki Mouse za Prime'a, witam. Do golenia. Mouse. Slaj taśma. To musi być na wypadek, gdyby zjadła naszą kiełbasę. Ariel, wszystko z tobą ok? Czemu niby te były nigdy nie biorą rzeczy po sobie? Nigdy. Tak pieprzą chyba tylko. Dobra, dawaj, nie wiem czemu, ale no, rzeczywiście jak tyle już odcinków może obejrzeliśmy. Może Arielowi uda się w końcu upolować fajną singielkę. Czekam na kogoś. Jak oni nie będą razem, to nie wiem, że miłość. Kto? On, Ariel. Ona, kurde, jak ona się nazywa w ogóle? Się to mi zawróci w głowie. Mam nadzieję, że będzie duża dawka pozytywnego humoru i że spędzimy miło czas. Ja pierdzie. Kubicu. Czym pochwalić, jak widać dekolt no. Zawsze musi być. To zobaczymy, czy zrobię na nim wrażenie, czy nie będę za grzeczna dla niego. A czy on nie będzie za bardzo szalony dla niej? U, maleńka. Zobaczymy. Będziesz moja dzisiaj. Będzie gorąco. Ona to słyszy? Czy ona to słyszała? Czy on wręcz... Joki! Nie, co to jest? Ja pierdzie! Maleńka. Zobaczymy. Będziesz moja dzisiaj. Będzie gorąco. Ja pierdzie! Cześć! Cześć, Ariel jestem. Cześć, Siła. Hej. Co to w dupę? Ej. Random Bruce będzie tak wyglądał za 10 lat. Zrób shota, obejrzysz za 10 lat i napiszesz plus jeden. Super. Dobrze się zapowiadam. Lachara. Nie zdążyłeś, słuchaj, się ubrać, czy... Nie zdążyłem. Wanny, czy spod prysznica? Prosto z treningu karate, moja miła. Karate, a nie tak. Sumo. Widzę, że leci na niego. Jestem takim typowym wieśniakiem. Czyżby? Może lubi takich. Przywitaj. Właśnie do ciebie ładnie ubrałam, słuchaj, a ty po prostu jestem wieśniakiem. Skarpety chyba jeszcze nie od pary. Jak buty, ładnie się ubrałaś? Ręcznik. Jak się ładnie ubrałaś, jak cycki na wierzchu? Ja to jestem... Przynajmniej mam buty na nogach. Ja to przynajmniej mam majtki na nogach, znaczy na dupie. Na nogach, no. Na dupie mam majtki. Znaczy ja się cieszę, że masz majtki, bo to jeszcze daje jakieś nadzieje, ale... Nie, 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 wiesz. Też chyba
się dobrali, mam Aril ze wsi, ona ze wsi chyba. To może czas na popis. Kolega to... Widzę, że tu masz jakieś rekwizyty przygotowane dla mnie. Chciałem ci zdawać pokaz siły. Na pierwszej. Patrzę się na jego tyłeczek. Bus! Ale to... To przepiłowane. Zbyt równo pękło. Co on zrobił? A to się nie robi ręką. Zrobiłem to nogą. Czyli takie... Ja pierdolę. Jak to możliwe? Ten typ... Ale to jest możliwe, żeby on trollował? Przecież spójrz na niego. Ja w to nie wierzę, żeby to był troll. Ale z drugiej strony, no to... Słuchaj, a ja silniejszy mam nogi. No ja widzę właśnie, że ty jesteś kawał chłopa. Kawał chłopa. Taki kawał schaba. Bo sobie krzywdy nie zrób, błagam cię. Oj, dotki mi poszły. Nie, to nie, dobra, to ja nie, to już stop. Ale... Jak ty rozbijesz to brzuchem, to ja tą drugą rozbiję cyckiem. Ariel idzie na całość. Chłopak potrafi żokować. Co to? Dobra, co się dzieje? I o to chyba chodzi. Już chyba zgadła. Czyżby skuteczna strategia na kosmitę? Ej, może coś mi zawiązać. Kosmita. Wiesz co, wolałabym nie. Nie? Ale, a czyste masz? No. Nie wyglądają. Możesz mi ubrać. Nie. Potrzebuję właśnie takiej dziewczyny. Tak? Która będzie mi uprała gadki. A ja nie jestem. Ale duży ma ten bebzon, co? Gadki, nie. Gotowała. Ariel, przecież obiecywałeś co innego. I mamy na to papiery. Obiecanki. Ej, on wygląda rzeczywiście jak 80 kilo. Napisz 80 kilo, widzu. Kigy. Obiecanki. Co on robi? Walentynki cały rok? To co, 8 marca dla 8 marca i walentynki cały rok? A co na przykład ze swoją kobietą byś robił wtedy codziennie przez cały rok, jakbyś z nią tak świętował te walentynki? Na przykład zabrałbym ją na farmę do siebie i na przykład ostry stek z... Nasianie. Mhm. Ale Ariel nic nie działa, no. Wiesz co, idź się przebierz, bo jesteś tak seksowny, czuję się tak skrępowana twoim pięknym ciałem, że nie wiem, rzucę się na ciebie zaraz, czy coś. Może ty się rozbierz, a ja się ubiorę. Ty już mi mówiłeś, że jestem prawie goła. Z czego jeszcze mam się rozbierać? Nie tak, ale możesz się jeszcze bardziej rozebrać. Skręcaj ją, żeby się rozebrała. Faceci nie są trudne. Jego twarz jest creepy. Ja jestem bardzo trudny w obsłudze maleńka. Ale pierwszy raz zobaczyłam na pierwszej randce czyjeś gacie. O, to super. Dobra, to Adam w dupie. Co? Ariel, mistrz obciachu. Ja nie wierzę. Co to? Dziewczyna zszokowana, widzę tutaj. Odpał i przypał i... Kosmika. Ale jak to jest możliwe? Tak, ten typ... Podoba ci się? Ile on ma lat? Przecież... To nie może być chyba troll, nie? Kurde, nie wiem. Beznadziejna? Wredna. Zgorzkniała. I ma lodowate spojrzenie. I do tego wścibska. Węszy, zagląda we wszystkie kąty. Co on tu wymyślił? Ale nie podoba ci się wizualnie? Nie podoba mi się wizualnie. No to wygląda jak taka blachara. Śniadanie do łóżka? No co, ona nic nie znajdzie. Ale mówię ci, musisz ją... Maleńka, nic nie tak znajdzie. Tak się kończy, jak matka pije w ciąży. Może mamusia była. Spojrzała na te twoje majtki, to się trochę przestraszyła, ale... Nie wiem, czego się przestraszyła. Czy tego pytonga, jak zobaczyła. Pewnie. Szczotka była, ale się zmyła. Ale kij od szczotki może się przydać. Co to odbiło? No to jest jakiś antyhit. Takie no, głębokie lata 90. Czy ona ma te cycki normalne, to mała sztuczne? Zapytam, ale w mojej ocenie to silikonie. Chyba tym kijem go zaraz pogoni. Widzę, że się przygotował. Gdzie miał tego peceta, bo nie widziałem. Ła. Ale kij od szczotki może się przydać. A, no ma peceta. On musi trollować, skoro ma peceta, nie? On wie, że to jest na YouTubie i potem ludzie to będą oglądać. Co to odbiło? No to jest jakiś antyhit. Takie no, głębokie lata 90. Czy ona ma te cycki? To u mnie w domu, tak. To mój stary. Zapytam, ale w mojej ocenie to silikonie. Chyba tym kijem go zaraz pogoni. Widzę, że się przygotował. Nagle po 2 latach dzwoni do mnie poprzedni dostawca internetu, mówi, że jutro będzie... Mam oddać router, bo inaczej kara 800 zł. Co? Dobra, ona już się grzeje, nie? Oddaj router.
Tak więc trzymaj się mordo. Ja lubię kiełbasę. Lubię też ogórki, więc nie będzie to... Dla mnie żadna ujma. Posiłek czeka. Ariel już w nowej, czyżby spokojniejszej odsłonie? Mogłabym powiedzieć, że jest nawet kucharzem. Cześć Marenka, ale jest nie tak bardzo dumną? Bardzo, już nie mogłam się ciebie doczekać. No i co tam znalazłaś? Powiem ci tak, znalazłam, mówię, że nie umiesz gotować, a to nie, jakieś nie, takie nie. Przyprawy do pataja. A ty Marenka, masz te bimbałki swoje, to masz swoje, czy z jakimi bimbami? A powiem ci tak, a myślę się od... Ja bym się sprawdził, czy masz takie te bimbałki. No, poczekaj, czekaj. Ja to mam. Coś? Nie no. To jest przesada. To mam kija na ciebie, czy... słuchaj. A ja jestem karateka, ja trenowałem tak? 8 Coś lat. Karateka. 8 lat, maleńka, trenowałem karate. Weź tak, odsuń się. Gdzie mam sprawę swoje ręce? To są gry małżeńskie. A to jest taka, powiedz mi, taka twoja kompozycja tutaj dla mnie specjalnie taka artystyczna. Gdzieś długo myślałeś, jak to ułożyć, żeby to tak ładnie tak, wyglądało. Sporo myślałem. Sporo myślałeś. I czemu akurat tak? Chciałem, żeby było oś symetrii. Nie, no on musi trenować, no słyszysz co on gada? Ale to ciekawe. To już nie wiem, co chodzi z tymi babami. To ogóreczka. Oś symetry. Pod kolor twojej koszuli. Może nie złapy, co? No ale wredna, kurde, taka wielka damusia. Czyli mnie polubiłaś trochę? Bardzo. Ja się chyba zakochałam nawet w tobie, wiesz? Super. To w takim razie możemy się nawet przelizać. O Jezu, nie. Ja pił. Widzę, że lecisz na mnie, Marenka. Nie. Chcę się... Kiełbaskę? Weź. Może kiełbasą? Nie interesuj się zabawą. Ej, serio, to jest creepy. Gdyby nie było kamer... Taki gość dał na Golibordę 5 zł. Przerażające trochę. Mówił, że jedzie w delegację. No to pojechał. Dzięki. Ty, ale serio, to jest creepy. To gdyby nie było kamer, myślisz, że ten? Że ona byłaby bezpieczna? Nie dla psa, kiełbasa. Krótko z nim, nie ma co się cackać i trzeba ochłonąć. Ja myślę, że nie. To jest mega creepy. Chyba taki był cel? Strategia na prostaka i chama. Ja bym chciała stąd jak najszybciej wyjść, racja, ale to Quintana. To co on robi, fan serialu. Czy on jest singlem, czy nie. Dobrze, mordo, było. Coraz lepiej, ale jeszcze musisz się bardziej postarać. No cóż, dobrze było, ale się skończyło. Jak ty się z tego, chłopie, wytłumaczysz? Powiedz, że siostra cię tu odwiedza często, nie? Szampon, papiery. Aha, klasyk. O, ma pan problem z wysieniem. Co to jest? Co to było? Marcela się zagotowała i chyba zaraz go pociśnie. Tęskniłaś się już za mną, Marenka? Oj, bardzo się stęskniłam, słuchaj. No i co? Widzę, że dalej nic nie znalazłaś. Znalazłam właśnie, no jest jedna przeszkoda, wiesz? Jaka jest przeszkoda? Że nie będziemy chyba mogli być razem. Dlaczego? Bo zobacz, ja tu znalazłam ślady po jakiejś kobiecie. A te silikony, to masz silikonki? Czy, no zabieraj łapy. Nie, serio mówię. Ale serio mówię, czy masz silikony, czy naturalne? Odwrócił uwagę. Skutecznie. Klientka zszokowana, widzę. Ty cały czas się... Nie no, ale tu jest... Serio creepy, że ja pierdzielę. Jo, to już przesada, co? Ty też, robisz z siebie Lolitkę. Kogo? Ale Lolitkę. Jest Lolitka? Jestem za stara na Lolitkę. Robisz z siebie blacharę. Kogo? Blacharę. A ty do blachary to chyba trzeba jakiś, kurczę, samochód jeszcze mieć, co? Wystarczy, że ja mam traktor. Ja. Że chcesz się przejechać moim traktorkiem? Traktor za 300 tysięcy, czy mógłbyś powiedzieć? Masz może poczucie humoru spore i po prostu grasz tutaj. Jaki creep, ja taki na co dzień jestem. Aha. No robisz ze mnie, wiesz, idiotkę, ale no... Nie. Czyli uważasz, że nie jestem singlem? To ty jesteś na tym filmie? Może dostać z liścia. Nie nadajesz się ani na prezydenta, ani na ściemniacza, ani na faceta. Poszło mu w pięty. Maleńka, dokąd idziesz? Ramkę z Arielem to chyba już do końca życia zapamięta dziewczyna. Zapnę cię, żebyś nie zmarzła. Nie, trzeba, wiesz? Ale może jednak ale cię zapnę. Świetnie radzę, ale wiesz, może ja jednak. Jestem duża. Wiesz, ale może jednak cię mogę. Sama wiąże buty, wiesz? Sama sobie zapinam może jeszcze, a może jednak cię mogę. Mam nadzieję, że uwierzyłaś, że jestem tak. Oczywiście, że tak. Mhm. I że mnie wybierzesz. I oczywiście, że cię wybiorę. Dobra, to moje się uwierzyć. To jest creepy w dupa. Ogólnie wyszła żenada. Chemii nie było. Ty była blachara, w ogóle nie w moim... Ej, serio, im dłużej, tym ze śmiesznego się to robiło takie coraz bardziej creepy, nie?
pierdziel. Cycki na pewno to widziałem, że tak dotknąłem troszeczkę, to tak widzę, że łasylikony to też... Uważam, że chciał ze mnie zrobić troszeczkę taką idiotkę, trochę ze mnie zadrwić. No raczej wygra kasę, ale jakim kosztem? Robiłem co mogłem, starałem się, no ale to ciężko powiedzieć, co używam. Dzięki bardzo. Farnuszpyl dał na Golibordę 21 zł i 37 groszy, AHA66. Nie, to było AHA2137. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. No tak myślę, pół na pół. Krzysiu! Ja zawsze się zastanawiam, dlaczego ty dziewczyny nie masz. Chyba, że nie ma tej emocji. Sportowany. A nie, jest. Ale teraz już wiem po prostu te twoje teksty. Dziękuję bardzo. Oni śmielają dziewczyny, nie? Sumie Giorczak, to też prawda, no. Te prostackie zaloty. I Ariel nie ma co liczyć na drugą. Wystarczyło nasrać na dywan, zamiast się tak upokarzać. No, w sumie. Randkę, ale wciąż ma szansę na zwycięstwo. Czas na... Kononowicz. Też w takim garniturze kiedyś był, pamiętam. W tym filmie. Polacy i ogłoszenie werdyktu. Emocje sięgają zenitu. Kto wygra grę? Czy Marcela ich przejrzała? Czy dała się nabrać na czułe słówka, kłamstwa i gierki? Cześć. 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 Co tam, chłopaki? Długo czekaliśmy na ciebie. Długo? Tak. Warto było? Warto. Ale ma sukienkę dzisiaj. Wciąż nie wiem, który jest singlem. Wybór jest prosty, to ja jestem singlem. Nie wiem, czy jesteś singlem, ale chciałabym to zacząć od Kamila. Zostawiam na Ariela. Dalej twierdzisz, że jesteś singlem? No pewnie, że tak. Nie kłamałeś mnie w żadnej kwestii? Nie. Denerwujesz się trochę? No denerwuję się, jestem zestresowany trochę, ale... Zestresowany? No może frytkarz. Zresztę życia w końcu, nie? Resztę życia już. Tak. Ale resztę życia w klasztorze czy poza klasztorem? My się dogadamy już po swojemu, prawda? Co? Jak go wybierze, to ja się go pozbędę. Michał? Tak. Jej, ale mnie ominęło się. Wiem. To Michał, bardzo się cieszę, że mnie tak ciepło przyjąłeś i bardzo fajnie nam się rozmawiało. Owszem. I dlatego też mam wątpliwość w stosunku do ciebie. Jak to slaut? Taka fajna osoba żyłaby po prostu sama, tak? Wydaje mi się, że możesz mieć kobietę, bo tacy faceci dobrze nie jak to Farrus? Sami. Mógł się podobać, ale ona wie, że on nie jest singlem. Halo? Tak. Ziemia? Ja myślałem, że już mówisz do mojego kontrkandydata. Nie, no mówię do ciebie. Nie? Było ciężko? Było ale super. Ale przeżyłaś. Przeżyłam, było super. Kiełbaska dobra była? Bardzo dobra kiełbasa. Ale skąd oni wiedzą? Górek super też. Oni to oglądali z nami? Tak, sam ogórka, no wiesz. Ja dostałem bardzo po głowie, dalej mnie boli głowa. Kiełbasą. Żadnych kłamstw nie było dzisiaj. Nie było żadnych, wszystko tak? Było prawdą. I ta twoja farma tak niby lada tak, istnieje. Tak, tak. Chyba będę musiała strzelać, bo kompletnie nie wiem. Wulkan jest, ale to jest popieprzony w sumie. Nie, ja, mi serce wyskoczy za chwilę. Nie herbata, no przeczytałem co widz pisał. Ty, ale szczerze chyba wygra ten bokser. Czy nie? Uważam, że singlem jest Kamil. Marcela dała to się zmieść pozorom okay. I wybrała faceta, a, który ten. Jej się spodobał. Niestety to było tak zwane myślenie życzeniowe. A Ariel musi... Ciekawe, że... Nie wiem. Znaczy ona chyba po prostu tu uznała, że typ aż tak udaje, że to jest po prostu taktyka. I to była taktyka, ale chyba przesadził. Smakiem. Ani wygranej, ani singielki. Po prostu klęska i klapa. Nie jestem załamana, trochę rozczarowana. Każdy chce wygrać, nikt nie lubi przegrywać. Ja przegrałam dzisiaj. Gratuluję. Jaki creep? Kto tak nigdy do nauczycielki w szkole nie powiedział, nie ma życia? Czyli jak? Dziękuję tobie bardzo. I tobie, fajnego faceta. Dzięki. Nie, nie jestem zazdrosna, bo wiem, że nie muszę być zazdrosna. Cały dzień w domu siedzę, ja nie spotykam się z tym dziewczynami. Nawet w pracy dziewczyn nie mam. Szkoda. Ja to jestem odporny na przegrywanie, bo ja cały czas przegrywam, to kiedyś muszę wygrać. Kiedyś będzie, pierwszy win. Dobry odcinek, ale no, trochę creepy końcówka.